No dobra, jesteśmy na targach w Nadarzynie, Warsaw Motorcycle Show 2018. Idziemy zobaczyć, co tam w tym roku ciekawego. Przede wszystkim jestem ciekawy, ilu wystawców nie będzie, dlatego że w ostatnich latach niestety nie było z tym szału. Nie było na przykład Ducati, Kawasaki. Zobaczymy, jak jest w tym roku. Zapraszam. Na początek chcę Wam zaznaczyć, że nie będę robił takiej relacji, w której pokażę każde stanowisko, każdy motocykl, każdą premierę, ponieważ chcę zrobić taką relację, w której pokażę po prostu, co na takiej imprezie się dzieje, co można na takich targach zobaczyć, czy tu można na przykład, nie wiem, usiąść na każdy motocykl, czy można sobie coś kupić. Wychodzę z takiego założenia, że jeśli ktoś na tych targach był, no to ten film nie jest dla niego, a jeśli nie byliście, to tak jak ja pamiętam, kiedy szedłem na taką imprezę pierwszy raz, zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Teraz po iluś latach obecności na tego typu targach mam pojęcie, więc chcę Wam powiedzieć, jak to było, jak to jest teraz. Także przede wszystkim zaczynając, jak widzicie, jesteśmy w TAG Expo w Nadarzynie i to jest zmiana w porównaniu do poprzednich lat. Ja uważam, że zmiana na bardzo duży plus, ponieważ poprzednie miejsce może wcale jakoś nie było jakoś bardzo złe, ale tutaj mamy przede wszystkim ogromną powierzchnię. Ogromną, naprawdę, pomimo masy wystawców i naprawdę tysięcy ludzi, które tutaj spotkałem, ja nie miałem problemu ani z zaparkowaniem, ani z dojazdem, mimo że akurat dla mnie no to jest tutaj kawałek, ale dojazd jest świetny. I co najważniejsze, mamy bardzo duże przestrzenie już w samych halach. Też nie zrozumcie tak, że jest luz, ponieważ jeśli ktoś mówi, że jest kryzys w branży motocykli, to akurat tutaj podczas tego weekendu tego zupełnie nie było widać, bo było masę ludzi. Część ludzi skarżyła się na wejście. Ja też widziałem faktycznie, że jeśli ktoś stał po bilet, to te kolejki były spore. Nie wiem, bo ja byłem na zaproszenie ze świata motocykli, także wszedłem, nie wiem, w sekundę. Jeśli staliście w tych kolejkach, jeśli faktycznie tak było, to dajcie znać, bo może tu jest jakiś punkt do popracowania nad tym. No tak jak mówię, ja wszedłem w moment, więc jakoś się na tym mocno nie skupiałem. Jeśli chodzi już o samą halę, w porównaniu do poprzednich lat, tak jak mówiłem, duża zmiana na plus. Przede wszystkim naprawdę podobało mi się to, że było po prostu duże przestrzenie między różnymi wystawcami, a to była rzecz, która przeszkadzała mi w poprzednim razem, bo ciężko było zrobić zdjęcie, ciężko było siąść na czymś. Mam wrażenie, że też było mniej motocykli. Pamiętam, że w poprzednich latach ja przynajmniej takie miałem wrażenie, że bardziej na tej wystawie można było zobaczyć koszulki, bluzy, kaski i tak dalej i strefę customową niż same motocykle. A ja na przykład jestem z tych osób, która woli stricte zobaczyć, dotknąć same maszyny. I też, no jeśli jesteście oczywiście fanami customów, to super, ale ja tak mówię ze swojej już stricte pozycji, 100% subiektywnie, ja wolę normalne motocykle, gdzie mogę przejrzeć w jednym miejscu oferty wszystkich wystawców i tu mam wrażenie, że tego było więcej. I właśnie też zahaczając o ten punkt, nie było Hondy, co akurat mi się bardzo nie podobało, lubię tą markę, nie wiem czemu nie było. Zobaczcie, co ma do powiedzenia na ten temat Ostry. To są duże korporacje jednak. Honda to jest potężna korporacja, samochody, motocykle. Coś może nie zapaliło, ktoś się nie zgłosił w odpowiednim momencie. Wiem, że akurat na tych targach ceny były bardzo promocyjne za miejsca, dlatego nie wydaje mi się, żeby Hondzie zabrakło budżetu na zrobienie swojego stoiska. Po prostu coś nie zagrało w wielkim korpo. I ja z Ostrym się zgadzam, ale mam nadzieję, że Honda wyciągnie wnioski na przyszły rok. Tak samo Ducati. Drugi rok z rzędu nie ma Ducati. Były jakieś tam pojedyncze sztuki, ale to nie był importer, a Ducati zawsze miało super stanowiska i no wiadomo, to są genialne motocykle, także fajnie by było, żeby znowu wrócili.
Było Kawasaki, chociaż też malutkie stoisko, ale no zawsze to jakiś plus, bo naprawdę nie rozumiem, jeśli tych największych graczy na wystawach nie ma. Tutaj praktycznie wszyscy byli, także krok w bardzo dobrą stronę. To, co mnie się też rzuciło w oczy, to może jak się wchodzi do pojedynczego salonu, to tego tak bardzo nie widać, a tutaj każdy praktycznie producent ma coraz fajniejszą ofertę 125 i to jest oczywiście spowodowane zmianą przepisów. Możemy jeździć tymi motocyklami już na samym prawie jazdy samochodowym i powiem szczerze, że te motocykle, tak jak na początku, to były w zasadzie z wyglądu zabawki i jakieś emocji nie wzbudzały, czy w zasadzie żadnych, to w tej chwili niektóre motocykle w zasadzie, żeby zobaczyć, że to jest 125, czy nawet troszkę większe, tam gdzieś 250, 300, tu już trzeba prawko, ale ta klasa też się tak rozwinęła, że z daleka naprawdę nie widać. Ja się kilka razy złapałem na tym, że patrzę, stoi jakieś Suzuki, o, pewnie GXR 600 i tak dalej, podchodzę, a to jest jakaś mała pojemność i też mi się wydaje, że to jest fajne, dlatego że wśród osób, które kiedyś na przykład odrzucało, a nie kupię 125, bo jest malutka, jak ja będę wyglądał, to ta granica się gdzieś zaciera i one wyglądają jak takie, powiedzmy, prawdziwe motocykle. To jest taka moja obserwacja z tej wystawy. Ale największe stanowiska i po prostu muszę o tym wspomnieć, bo dla mnie to jest też szacun. BMW, Yamaha, też kolejny rok z rzędu, naprawdę ogromne stanowiska i jak widać można, fajnie by było, żeby inni producenci brali przykład po prostu z tych marek. Było trochę premier, Yamaha przede wszystkim, Niken, przedziwny motocykl. Niestety to był chyba jedyny motocykl taki od producenta, na którym nie można było usiąść. Szkoda, bo byłem ciekawy. No nie udało się, ale mam nadzieję, że niedługo jakoś tam w salonie będzie można to sprawdzić. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. Ja porobiłem trochę zdjęć, trochę filmów. No ciekawy sprzęt, naprawdę ciekawy. Zobaczymy, jak będzie wyceniony. Tanio na pewno nie będzie, ale naprawdę ciekawa maszyna. Z rzeczy ciekawych, które można było jeszcze zobaczyć na targach, przede wszystkim była replika maszyny z MotoGP. Zobaczcie, jak wyglądała, coś kapitalnego. Jeśli interesujecie się wyścigami, to na pewno to tego typu rzeczy są jakimś takim rarytasem, bo praktycznie można poczuć, dotknąć praktycznie taki sprzęt i jest to na pewno jakieś wydarzenie. Bardzo dużo dzieciaków dało się zauważyć z rodzicami, co mnie na przykład bardzo cieszy, ponieważ tak jak myślę, może zobaczcie kilka słów, jakie powiedział do mnie na ten temat Ostry. Jeżeli przychodzą takie kajtki, jak to powiedziałeś, to one przychodzą z rodzicami. Rodzice już jeżdżą i ja jestem przekonany, że ta młodzież będzie jeździła, chociaż jest totalny odwrót w tej chwili od w ogóle sprzętu jeżdżącego, ponieważ ludzie chcą być ciągle online. Jesteś przedstawicielem takiego medium, chcą być ciągle online i oni nie wyobrażają sobie, że mogą się wyrwać z tej swojej ukochanej komórki, w związku z tym przestają jeździć samochodami. Stąd pomysły na samochody, które same się prowadzą, prawda? Żeby ci ludzie jednak się przekonali do motoryzacji. Ja wam tylko jedno powiem, bawcie się dobrze, zostawcie te komóry przynajmniej na chwilę, kiedy prowadzicie samochód, weźcie motocykle, spróbujcie, jak się tym fajnie jeździ, ile to radości wywołuje na twarzy i wtedy będziecie wiedzieli, że ta komóra jest fajna, ale wieczorem, może rano, ale nie wtedy, kiedy jedziecie, kiedy macie szansę pojeździć, dlatego nie niszczcie świata motoryzacji, który i tak ma niewiele czasu przed sobą, bo zaczną wchodzić te nudne elektryczne napędy. I ja też z Ostrym się zgadzam, ponieważ jeśli te dzieciaki są naprawdę od wieku 5, 6, 7 lat, ja widziałem taką prawdziwą radość, kiedy taki kajtek może sobie usiąść na sprzęcie, który jest dla niego i może uda mu się, może nie uda mu się namówić taty, żeby kupić mu taki malutki sprzęcik, gdzie będzie sobie jeździł pod blokiem, to on taką atmosferą, motocyklizmem przesiąknie i jestem też przekonany, że on za jakiś czas tutaj wróci, tu czy do salonu, czy do komisu, kupi sobie motocykl i ta branża po prostu musi się rozwijać, muszą być następcy, bo był taki moment, kiedy jednak motocyklizm mocno padał po prostu, czy to w sprzedaży, czy to po prostu było widać na ulicach. No dzisiaj po zmianie przepisów i ogólnie moda wraca, wielkie korki w miastach i tak dalej. Także motocykle, skutery bardzo wróciły do łask, co mnie mega cieszy. I ostatnia rzecz, którą chcę poruszyć odnośnie targów, to że jest to naprawdę wspaniała, a może czasami jedyna okazja do spotkania ludzi, których na co dzień, czy to oglądacie w telewizji, czy czytacie ich w prasie, czy w internecie. Takie osoby jak właśnie Ostry, jak Simpson ze świata motocykli, jak Barry ze Ścigacza, czy nie wiem, Adam Badziak z Yamahy.
Przede wszystkim uderzające jest to i jestem przekonany, że będziecie mieć to samo, jeśli pojawicie się na targach, ta ich otwartość, to, że możecie do nich podejść, zapytać w zasadzie o wszystko i to nie jest tak, że oni odmówią, bo są wiecznie zajęci albo im się nie chce rozmawiać, tylko właśnie widać z nich, że oni są tutaj po to, że są dla was, dla nas, dla motocyklistów i to jest naprawdę fajna rzecz, jeśli macie jakiś, nie wiem, na przykład dylemat, nie wiecie co kupić, oczywiście zawsze trzeba się kierować tym, co wy chcecie, co wam się podoba, to czego potrzebujecie, ale zawsze fajnie podejść do Ostrego, podejść potem do Adama Badziaka, podejść do Barego, zapytać się, macie jakiś dylemat, oni wam naprawdę doradzą i później fajnie jest mieć taką świadomość, że kupiłem też motocykl, konsultowałem się nie tylko z kolegami, tylko z osobami, które jestem przekonany, że znacie z telewizji, lubicie i te targi są właśnie taką fajną okazją do poznania się po prostu z nimi i przybicia piony i to faktycznie jest tak, że o ile w samochodach bardzo rzadko można coś takiego spotkać, nie wiem, no to na palcach jednej ręki można policzyć tego typu sytuacje, może na przykład, nie wiem, Subaru jest dobrym przykładem, gdzie jest taka zażyłość między użytkownikami, to śmiało można powiedzieć, że motocykliści to jest jednak jedna wielka rodzina, co targi takie jak te mocno udowadniają. Także ja się będę kierował chyba w stronę drzwi, i niestety nie w stronę motocykla, a w stronę samochodu. Co miałem zobaczyć, zobaczyłem. Co miałem powiedzieć, powiedziałem. Jeśli byliście na targach, dajcie znać. Jestem ciekawy, jak wy je odebraliście w tym roku. A jeśli nie, to myślę, że za rok udacie się w to miejsce. A ja idę szukać auta. No dobra. Warszawskie targi motocyklowe 2018 już za mną. Zmianę lokalizacji uważam za bardzo dobre posunięcie. Było masę ludzi, ale dużo więcej przestrzeni, dużo łatwiej można było zobaczyć sobie motocykle. Bardzo dużo wystawców, na szczęście, bo w ostatnich latach słabo to wyglądało. Widziałem nawet jakieś szczątkowe Ducati. No niestety nie było Hondy. Nie rozumiem, szkoda, oby to się zmieniło. Ale podsumowując, naprawdę, naprawdę fajne wydarzenie i oby co roku szło to w tą stronę, że będzie coraz lepiej. No bo tak jak mówię, ostatnio byłem mocno zawiedziony w ubiegłym roku targami. Masę fajnych ludzi. Jeśli jesteście motocyklistami, macie możliwość przyjazdu tutaj, to naprawdę nie zastanawiajcie się. Trzymajcie się, cześć!